Ała, ej widzowie, chwila, co jest? Gdzie ja jestem? Czy to jest? Proszę was! Nie, ja jestem w barierze! Ej, co to ma być? Zamknąłem cię w barierze! Powodzenia, Herobrine! Nie gadajcie, że to on mnie zamknął! Ej, pomocy, nie no, wypuśćcie mnie! Niech mnie ktoś wypuści! O, jestem! Mogę wyjść? O, czemu nie mogę stąd wyjść? Ej, dobra, nie, naprawdę jestem zamknięty, to są jakieś jaja, nie? Co to jest? Uuu, ej, dobra, chwila, nie, proszę was, widzowie, to nie może być prawda! Czemu ja nie mogę przez to przejść? Czemu ja nie... Dobra, nie mam nic w ekwipunku, świetnie! No, superowa, mogę to zniszczyć? Mogę! Czemu ta bariera jest w ogóle taka mała? Ja nie wiem, jak ja mogę powiększyć? Widzowie, co tu się stało? Czemu ja jestem zamknięty? Dlaczego Herobrine mnie tutaj uwięził? To chyba przez to, co zrobiłem na Palionowie. O, o, chyba mu się to nie spodobało, widzowie. Nie mogę. Dobra, wiecie co? Nie mam pomysłu. Ja chcę wrócić. Ja chcę wrócić do mojej wioski. Nie będę tutaj siedział. Ej, wow, powiększyło się to. Chyba, czy mi się wydaje. Powiększa się o troszeczkę. O troszeczkę się powiększyła ta bariera. Jakby o jeden bloczek, czy o pół. I mamy krowę. Siema, krowa. Ej, no, wariacie, co tam u ciebie? Ej, tu jest skrzynka. Dobra, bierzemy tą skrzynkę. Nie wiem, widzowie, w każdym razie, na razie, to my musimy zebrać drzewo, a wy zostawcie łapeczkę i subskrypcję obowiązkowo na tym kanale, zanim my tego nie zniszczymy. I słuchajcie, teraz, no musimy na pewno zrobić narzędzia, to jest podstawa, narzędzia tutaj są, pęk, robione, i się, zobaczcie, bariera powiększa się, bariera, o tak, tu, mogę otworzyć tą skrzynkę i otworzyłem ją, nie mogę jej otworzyć, serio, przecież jestem tak blisko, a zniszczyć też ją nie mogę, niczego nie mogę niszczyć, o, mogę zniszczyć trawę, ale nie, to trawę mogę zniszczyć tutaj, to chyba nie jest nic dobrego, pamiętajmy, żeby nie niszczyć krowy. Czekajcie, zróbmy może sekilow. Dobra, spokojnie. Uspokójmy się, chwila. Jesteśmy w barierze i ta bariera się powiększa. Co chwilę jakby, co? Jakim ona cudem się powiększa? Kurczok! Ej, kurczok, tutaj spada kurczaczek. Co się dzieje w ogóle? Dobra, nie rozumiem tego. Słuchajcie, w każdym razie musimy tak, jakimś cudem powiększyć tą barierę. Nie gadacie, że ja nie otworzę tej skrzynki. No nie otworzę jej. No naprawdę, co? Dobra, nie wiem, widzowie. Mamy w każdym razie tutaj jakąś jedną sadzonkę, czyli bardzo spoko sprawa. Teraz, wiecie co bym zrobił? Chyba poszedłbym gdzieś na dół. Tak się pokopał. No nie wiem, zróbmy może taki jakiś zejście, coś tego typu, bo nie wiem, widzowie, ja muszę po prostu znaleźć jakiekolwiek przejście czy cokolwiek, co mi pomoże po prostu tutaj, no jakoś wyjść stąd, czy cokolwiek, no bo ja inaczej, widzowie, nie mam pojęcia, jak ja mam wrócić, nie mam pojęcia, co mam zrobić teraz, ale mamy kamień i możemy w takim razie zrobić jakieś lepsze narzędzia, bo ja nie wytrzymam z tym drewnianym kilofem, serio. I wiecie co, fajnie by było, jakbyśmy na przykład dostali sadzonkę jedną, ej, mamy sadzonkę, a mamy dwie, dobra, na luzie, bo się przestraszyłem i patrzcie, bariera się powiększa, znowu, ej, mogę otworzyć skrzynkę, uwaga, co jest w tej skrzynce, surowe kurczak, surowa wołowina. Dobra, bierzmy to, to też się przyda. Czyli mamy różne rodzaje mięsa. Tylko po co? Cztery aż. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czym jest mi to mega potrzebne. Zasadzę na pewno drugą roślinkę. I tu jest, o, tu jest skrzynka kolejna. Ja tą skrzynkę chcę, ale na razie jej nie zdobędę. I widzę tutaj też, że na górze są jakieś wyspy. To też się może mega przydać, ale na razie, widzowie, kopiemy się na dół. Musimy się dokopać, mam nadzieję, do czegokolwiek. Nie wiem, no może coś tutaj znajdziemy. Byłoby naprawdę fajnie, bo jak na razie, widzowie, no ta bariera jest dosyć. Czekajcie, a na dole też jest bariera. Ej, dobra, to czas sprawdzić. Chwila. Jest tu bariera, nie gadajcie, nie przejdę przez nią. Ej, nie mogę kopać. Nie mogę, mogę skopać to, a dalej nie mogę. Nie mogę tego dalej skopać. No nie wytrzymam. Naprawdę ta bariera ciągnie się. No ja rozumiem, że od góry, od dołu do góry, ale też ta bariera się chyba ciągnie do samego dołu. Nie wiem, a może ona się gdzieś kończy. Dobra, skoro się ta bariera kończy, to my dokopmy się troszeczkę niżej. Widzicie co, węgiel by się przydał. O, węgiel akurat! Kiedy ja chciałem węgiel, to dostaję węgiel. Świetna sprawa, superowo. Stawiamy tutaj pyk, pochodnie od razu są robione. Myk. Świetnie, dobra. Mamy pochodnie i jest tu ta bariera. Znowu bariera postawiona. Ja cię kręcę. Dobra, ale zejdźmy na dół. Czekajcie. Możemy się po prostu będziemy tak kopać na dół. Tylko to jest ryzykowne. Co jak tam będzie lawa? Nie chcę oberwać lawą. Proszę. Wszystko tylko nie lawa. Może wiecie co? Może tak na spokojnie jednak pójdziemy sobie, przekopiemy się tak. O, zrobimy coś takiego. Taki tunelek bardzo prosty. Wiecie, nie śpieszy nam się. Naprawdę. Nie musimy chyba aż tak szybko schodzić tutaj. A wiecie, może coś znajdziemy ciekawego. Może nas tutaj, że tak powiem, ta bariera uraczy jakimś nie wiadomo czym. O, słyszę nietoperza. Czekajcie, nietoperza chyba słyszę na pewno. Ulala. Nietoperzyk to na pewno jak jest nietoperzyk, to chyba jest jaskinia, czy mi się wydaje. No tak musi być chyba. Halo, halo, dzień dobry, panie nietoperzu. Dobra, słyszę gdzieś go tutaj na dole. Jesteśmy mega blisko, czekajcie. O, uwaga. I też zombiaka też słyszę. Ej, dobra, to chyba akurat nie jest fajna sprawa, bo nietoperz to git, ale zombie, czyli w takim razie na pewno jest tu jakaś. Nie, to jest bariera tylko, ej, panie. Ale jest pod nami, dosłownie pod nami, no przysięgam. Chwila, tutaj? Nie, tutaj z boku gdzieś. Tu z boku, tu, czekajcie. Tu słyszę chyba jakiegoś nietoperza. Tak, nie, co jest? Nie słyszę go tutaj? On jest gdzieś indziej? Ej, chwila, zaraz to sprawdzimy, bo widzowie, to mnie mega ciekawi, co tu takiego będzie, takiego ciekawego, albo nieciekawego, bo jest w sumie zombie, więc może też być coś tutaj nieciekawego. Oj! Ej, dobra, mamy tutaj, patrzcie, co to jest? Ja nie wiem, to mi się wydaje jakaś jaskinka.
Weźmy, zejdźmy sobie tak elegancko, cyk, tutaj siup, raz chodzimy. O nie, tutaj postawiamy drugi bloczek. Halo, wow, tu jest też szkielet, proszę do mnie nie strzelać, panie szkielecie. Dobra, czekajcie, może go rozwalimy go tym kamiennym kilofem. Dobra, a masz, chodź tu szkielecie, dawaj, cyk, dostaję, uwaga, ała, dostałem raz. Dobra, rozwalimy go, tutaj pięknie, ładnie. I gdzie tu jest ten niby zombie, halo, zombie? Tu jest, ej, on jest naprzeciwko bariery, czekajcie. Mogę go rozwalić, mogę go uderzyć, ale czekajcie, on nie może przejść przez tą barierę. Co mu jest, on jest jakby w środku bariery. Nie, czemu ja go mogę bić, on też mnie może bić. On nie może przejść, dobra, nieważne, zablokował się. To dobrze, chwila, mięso mogę zjeść. Mogę zjeść mięso, dobra, to git, chcę się wziąć to mięsko. Mamy tutaj dwie wody, to się przyda. Mamy też żelazo, żelazo też się przyda. Chociażby na zrobienie jakiegoś, no nie wiem, żelaznego ekwipunku czy coś takiego. W sumie ja tak naprawdę nie mam pojęcia, kiedy się ta bariera powiększa i fajnie by było się dowiedzieć, kiedy ona się, że tak powiem, zwiększa, to by było super. Bo ona się zwiększyła na samym początku gry. Ona się robi wtedy taka, jakaś zielona. Czy ona się mi kiedyś powiększy? Halo, bariero, proszę, powiększ się. Halo, może się powiększyć? Bariero, nie, nie chcę się powiększyć. Proszę, powiększ się, bariero. Dobra, mam 60 kobla, wiecie co robimy? Mamy też, o nie, prawie na skraju wytrzymałości kilofa. Dobra, wiecie co robimy? Idziemy stąd. Ja cię kręcę, nie wytrzymam z tymi nietoperzami. Jak one głośno ten, gadają te nietoperze. Idziemy stąd, bierzemy nawet też flinta przy okazji. I wiecie co, musimy się ogarnąć. Dobra, spokojnie, podsumujmy sytuację. Czekajcie, co się teraz dzieje na górze? Czy my mamy tutaj noc? Nie, jest jeszcze dzień. Dobra, jest końcówka dnia. Czyli mamy tak, mamy krowę, mamy jednego, dwa kurczaki. Świetnie, możemy chwilę rozmnożyć. Nie, nie możemy ich rozmnożyć. Mamy tylko jedno nasiono pszenicy, dwa teraz. Czekajcie, o nie, przepraszam cię, kurczaczku. Chwila, spokojnie. Przeżyjemy to. Uda nam się wrócić do miejsca. No nie wierzę w to, jeszcze sobie rozwaliłem tego. Rozwaliłem sobie to, czego nie chciałem rozwalać, ale trudno. Na pewno czekajcie, po kolei, spokojnie. Najpierw jeden na pewno. O, piecyk. O, powiększa się chyba! Powiększyło się, jak stworzyłem piecyk! Yo, let's go! Dawajcie, stawiamy tutaj piecyk. To może przy okazji, czekajcie, tu może jak przepalę żelazo, to się też pojawi, to by było superowa sprawa. Weźmy sobie, zróbmy w każdym razie taki, o właśnie, że tak powiem, siekierka się przyda. Tutaj stawiamy to, na pewno byśmy może w jakimś jednym miejscu postawili te wszystkie rzeczy, żeby to był jakiś ogarnięcie ładne. Teraz tak, dalej, co chcemy? Chcemy na pewno, o wiem, farmę zrobić pszenicy, pyk, dobra, mamy to i się powiększa. Patrzcie, dostałem żelazo, jedno się powiększa i mamy krówkę, znaczy nie krówkę, świnkę. Jedna świnka, jedna krówka, dwa kurczaki. Dobra, da się przeżyć. Mamy też tutaj nasiona pszenicy, więc musimy zasadzić to na pewno, jakąś trawkę. I czekajcie, o nie, jesteśmy tak blisko skrzynki, brakuje nam naprawdę niedużo. Czekajcie, co możemy zrobić? Może kilo w żelazny zróbmy na pewno, na początku się przyda, pyk. Dobra, i co jeszcze takiego można tutaj upichcić, takiego, pomyślmy. Wiem co, może wiecie co, zróbmy farmę na pewno tego. Farmę, jak to się nazywa? Farma. No. Pszenicy, farma na pewno musi być zrobiona, tylko nie mamy wiaderka. A wiaderko się zrobi z żelaza. O, właśnie, możemy od razu przecież mączkę kostną wziąć i od razu pszenicę przesadzić i rozmnożyć. Ej, w sumie nic nie możemy rozmnożyć, to trochę kiepsko, ale dobra, spokojnie. Najpierw bierzemy wodę, bo widzę, że tej wody nie za bardzo mamy, musimy ją wziąć z dołu. Ja nie jestem do końca pewien, widzowie, czy to jest dobra taktyka, ale tam na dole mamy właśnie dwie wody, więc weźmy je sobie. Nie tędy, czemu ja tu schodzę? Dobra, nie mam pojęcia. Będziemy musieli w ogóle te schodki, jeżeli, nie wiem, zostaniemy na w tej barierze dłużej, to na pewno trzeba to będzie jakoś ogarnąć, że tak powiem, upiększyć wszystko. Dawajcie, chodźcie, idziemy tutaj. A, dobra, pyk. Dobra, pięknie, walimy to, pięknie mamy tu, super, świetnie. I teraz czekajcie, co robimy dalej? Chwila, mamy jedną wodę. Wiecie co, ja bym w sumie zrobił na górze to nieskończone źródełko, ale na razie dobra, zróbmy taką najbardziej prowizoryczną farmę na świecie. Uwaga, czyli po prostu musimy wydać tam wodę, zrobić, że tak powiem, dziurę na farmę i będzie gites. Tylko może byśmy chcieli zrobić przy okazji, żeby się tak nie męczyć za bardzo, to zróbmy sobie, że tak powiem, łopatkę ładną z dirta, pyk, dirtowa łopatka. I uwaga, niech ta farma będzie na przykład tutaj, może być taka mini, cyk, stawiamy tu i uwaga, aha, nie mam jeszcze tej motyki. Motyka, pani motyka, proszę tutaj zrobić to szybko, pyk. Wow, ej, patrzcie, i się powiększa. Ej, dobra, nie wiem dlaczego, jak ja robię randomowe narzędzia, to się zaczyna powiększać. Nie pytajcie mnie się, widzowie, nie wiem. W każdym razie mamy troszeczkę tej pszenicy i wiecie co bym zrobił, powiększyłbym to, pyk. I uwaga, dobra, zebrałbym to na pewno. To też, może w ogóle, nie wiem, czy robić chleb. Nie, chyba chleb się, choć w sumie chleb się może opłacać. Dobra, zróbmy od razu chleb, bo w sumie i tak to się nam nie przyda, więc zrobimy chlebek. I co? Ej, mamy się powiększa wyspa i mamy to. Nie wyspa, yo, mamy barierę. Regular potato, normalny potato. I patrzcie, ale słabe przedmioty, no nie wierzę w to. Dostałem zatrutego ziemniaka, serio, nie mogę go nawet posadzić. Mogę go tylko zjeść, serio, mogę go zjeść. Czekajcie, jem go, nie, co się stało? Ej, ej, nie, nic się nie stało, to on był zatruty. To nie wiem dlaczego tak jest, dobra, nie mam pojęcia. Ale widzowie, staje się noc. A mamy, czekajcie, dwa kurczaki, dwie krówki mamy. Let's
Let's go! Dobra, możemy je rozmnożyć teraz. I jak je rozmnożymy, to będzie naprawdę superowo. Nie mamy niestety już kości, więc będziemy musieli... Właśnie, wiem co zrobić. Na pewno oświetlić to. Mam nadzieję, że żaden creeper czy inny, że tak powiem, złodziejaszek mi się tutaj nie pojawi. I uwaga, oprócz tego mamy wiaderko. To też się nam przyda. W sumie... Dobra, zostawmy te wszystkie przedmioty. Niech nam będzie tutaj, zostawmy to. Mamy też jedno żelazo. Oprócz tego, dobra, wydaje mi się, że możemy zejść na dół. Mamy trochę rzeczy, że tak powiem, przydatnych. Dobra, lecimy, mamy chleb. Uwaga, schodzimy na dół. Widzowie, musimy znaleźć jakieś przejście. Cokolwiek, co by nas, że tak powiem, przeteleportowało może do, że tak powiem, Palionowa, ale nie wiem, czy się uda to. No, musimy szukać. Musimy cały czas szukać i sprawdzać, czy to faktycznie, że tak powiem, będzie jakieś przejście, ale tutaj żadnego przejścia nie widzę. Zejdźmy może niżej, może tutaj. Może tu coś znajdziemy. Może jak się wkopiemy jeszcze w głąb. Zobaczcie, że ta bariera, chwilaczka. Czy ja coś tu widzę ciekawego, może poza tą barierą? No, tak średnio, tam jest dosyć ciemno. Przynajmniej dobrze, że tu nie ma potworów. Ale nie wiem właśnie, jak to działa, widzowie. Jak potwory są na zewnątrz bariery, to czy mogą wejść do mnie do środka, do bariery? Chyba nie. Chyba mam nadzieję, że tak nie jest. Albo no super, jakby tak nie było. Ale ja słyszę kolejnego zombiaka i nie mam pochodni. Mam 3 pochodnie, jednak przepraszam. Przepraszam, mam superowe pochodnie. Dobra, schodźmy tutaj. Halo, ej, zombie, słyszysz mnie? Panie zombie, mam złoto. Dobra, złoto się przyda. Dawaj mi to złoto. Super, złoto akurat jest super przydatne. Ale pytanie, o nie, to jest, o nie, co to jest? Halo? Ej, what? To jest Enderman. Jaka to jest imprezka? Matko, nie, nie dotykaj mnie. O nie, ale tu mi zadaje życia. Ej, widzicie tą imprezę? Co to jest za impreza? Ile tu jest w ogóle szkieletów? Jo, ej, dobra, nie, nie róbcie tak, czekajcie. Zejdźmy sobie jakoś tak na spokojnie, halo? Wow, i czemu ja cały czas słyszę te nietoperze? Nie mogę, nie mogę. O, chwila. Pek, idziemy tu. Ej, dobra, dwa creepery, jakaś wiedźma. To jest naprawdę ryzykowne. Oła! I szkielet mnie zaraz zabije, ty! No ja serio nie mam życia. Chwila, muszę to jakoś mądrze zrobić. Muszę zrobić tak, żeby ten creeper wybuchnął wszystkie inne. Dobra, zwierzęta, robimy to. Czekajcie, to może być ryzykowne, ale chyba ja bym to spróbował. Ja, gdzie tu jest creeper? Jest tu jeden creeper. Musi się na mnie sfokusować creeper. Dobra, jest. O nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O nie, zginę, zginę. Wow, co to było? Zginąłem. Ej, chwila, co się stanie? Proszę, żebym się odrodził. Odrodzę się. Chwila, odrodzenie. Pek. Dobra, jestem, ale nie mam moich przedmiotów. Ej, proszę was, nie. Czy moje przedmioty zniknęły? Błagam, nie, nie mogą zniknąć. Jak one zniknęły, to jest koniec. Ja nie mam żadnych przedmiotów. Ja niczego nie mam. Bliska, bliska, bliska. Szybko schodzimy. Schodzimy na dół. Błagam, błagam, błagam. Proszę, czy one mi wybuchły? Nie, no nie mogły mi wybuchnąć. To jest niemożliwe. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Uwaga, idziemy tu. Proszę, czy ten drugi creeper chyba wybuchnął po mojej śmierci? Więc moje przedmioty chyba zniszczone zostały. Nie są, ale są też szkielety. Ała! Dobra, bijemy ich. O nie, za dużo ich jest. Dobra, dawajcie, bijcie się. Dobra, myk, strzypią. Ej, co tu się dzieje? Patrzcie, nawalanka! Wszyscy, każdy bije każdego! Dobra, nie wiem, o co tu chodzi, widzowie, ale musimy być ostrożni. Mamy mało życia, dawajcie. Myk, teraz jego. Ała, ała, dostaję. Nie, ginę po raz ponownie! Ej, nie da się. Tych szkieletów jest tutaj za dużo. Widzowie, ja nic nie zrobię. Ja będę musiał czekać chyba tutaj. No nie, no kompletnie nic nie zrobię. Drzewo mi się pojawiło. Ej, jeszcze zaczął padać deszcz. Ej, dobra, może jednak coś zrobię. Widzowie, dobra, nie jest tak źle. Mamy w ogóle pierwsze jajko. Proszę, kurka, pyk. Nie dostałem kurki. Ale najważniejsze jest to, że możemy dostać kurkę. I słuchajcie, mamy drzewo, niestety zginąłem, więc tak naprawdę start jest całkiem niezły. Niestety i tak musimy się wydostać z tej bariery, bo na razie, widzowie, nie jest za kolorowo. Jak ja tak patrzę, nie wiem, jak tą barierę powiększyć, nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie jest dobrze, ale widzowie, mam nadzieję, że jutro uda nam się, że tak powiem, z tej bariery wyjść. Zostawcie łapeczkę i subskrypcję. Wow, ale tu pioruny walą, a my widzimy się jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!